publicznie zarzuciłeś. List Brody jest pierwszy. Czyli nie rzucił publicznie, bo ja nie widzę. No ale mówię, jest pierwszy po prostu. Czwóreczkę. Mogę się pojąć teraz. Na problemu. Więc drogi Lizobronie, ty byłeś w Bactam, ale doskonale pamiętam. Choć do końca pamiętam, czemu tam przyszłeś. Tam jest znacznie. Co? Widzę twoją różową kropkę. Tak. O ile pamiętam, to po prostu byłeś w drodze do Bagger po oznakę. Swoją pierwszą. Zatem... standardowo. Budzę się. Tym razem jest mi trochę ciężej. Wiesz, czuję, jak mi przygniata jednak trochę większy Nightos. No, znaczy przygniata. On ma 20 kilo, on jest bardzo milutki, tak jakby się tuliła do ciebie wielka puchata kulka. Bardzo duża puchata kulka. Wiem, ale jest po prostu wiesz, w porównaniu do Bullpixa jest mi ciężej. No, tak. Powodów pieniężnych. Mhm. Oczywiście każdy trener, który podróżował w takiej małej ekipie, wybrał się na wspólny pokój. Wiadomo, z kimś na się po prostu złożyli się, żeby było taniej. Tak. Norma. Zatem tak to się... Liz się obudzi. Ledwo otwiera oczy. Każe na to sobie zejść. Ten ledwo też schodzi, bo już rozumie, że jest pora wstania na śniadanie. Niezbyt chętny, ale jednak, bo jedzenie. Ten zakrywając ogonem tego towarzysza, który aktualnie tak naprawdę stoi w samych gaciach. Idą do łazienki się przygotować. Po przygotowaniu wszystkich rzeczy schodzą na dół. Zjeść. Bliżej nieokreślone towary. Specyfikamenty. I wtem Liz wychodzi z pomysłem. Inicjatywą swą. Jak to było, to był Rosół? No, już zauważyłeś, jak jadłeś. Liz nie jadł rosołu, ponieważ Liz nie widzi rosołu od czasów domowych. W takim wypadku... zapakowała ci ta zupa. Nie zjadł, tak? Po prostu tego nie zjadł w takim wypadku. No, dobra. Posmakawszy wyplułeś to, gdyż skapło się, że to rosół. Jak sam mówiłeś, chcesz bardziej pytane i opisowe, no to wiesz, pytałaś, nie? Jak to? Kontynuując. Dobra. Tak grzebiąc po tym jedzeniu skończonym. Wiesz co? Do kogo to nie mówisz, czy można? Jest tylko Martyna tutaj. No, są jeszcze twoje Pokemony. Ale z nimi raczej nie planuję, tak wiesz. A tak, słucham? Już tak jeszcze przeciera oczu od zmęczenia. To się nie wyspałaś? Nie chcę myśleć z Bagertą. Chodźmy w stronę Skytown i otwiera mapę. I tutaj. Dobra, idziemy tam. Głosujemy, głosowanie zakończone, wygrałem, idziemy. Ale... Ty już tak już stałeś od stołu, odchodzisz do mnie. Nie szukam sprzeciwów. Tak. Droga nas wzywa. Ajaj, kapitanie. Dobrze, chodź, Pichu. Pichu. Już tam wychodzą, wyjmuje standardowo Taurosa, siada sobie na nim. Więc mówię, że idziemy do Skytown. A wiesz, masz po co? Nie mam bladego pojęcia. Ale nie idziemy do Skytown. To gdzie w końcu? Idziemy w stronę Skytown. Słuchałbyś czasem. Przypominam, dopiero wstałem. My również. Co nie zmienia faktu, że... My mind is sharp as blade, as edge of the blade. To wyruszam. Otóż, drogą, lasem. I razem spokojnie drogą. To nie ma problemu. Standardowe GM role na podróż. Teraz GM role tylko. 10? A już ja tu podaję resztę rzucę kosteczką. Okej. Okay. Cóż, idąc sobie grzecznie drogą, napotkałeś, jakby to ująć. Jest sobie nieopodal taka mała chatka.
Chatka po prostu jakiejś po prostu przydrożnej rodziny, jakaś jednorodzinna po prostu chatka. Dość w podniszczonym stanie, widać, że jest zakaz wstępu. Wokół której po prostu latają pit geje, jakby po prostu czekały na padlinę. Geje. Pokédex. Czym jest pit gej? Hat. Ale teraz muszę sobie otworzyć wiki. Teraz muszę otworzyć Pokédexa. Nie, Pokédexa mam otwartego, tylko nie miałem żadnego wiki. Ja nie mam otwartego Pokédexa. Polskiego wiki nie mam otwartego, włączonego pit gej. No bo z polskiego daje opisy, bo na angielskim nie zawsze są. Choć na polski też nie na wszystkim. Ciekawostka, wczoraj ten, wczoraj dwa te, dwa gawrony w powietrzu rozwaliły ten, łeb gołębiowi i go zrzuciły mędy na tego, na podwórko. Aha. I go zjadły. Nie powiedzieliśmy. Aha, okej. Okay. Pidgey, Pokémon normalny latający, Pokémon wróbel. Ewoluuje w Pidgeya, który natomiast ewoluuje w Pidgeotta. Pidgey jest bardzo potulnym Pokémonem. Często używa swoich skrzydeł, aby znieść tumany kurzy zamiast atakować. Pokémon ten jest idealny sen dla początkujących trenerów. Pidgey jest wzorowany na gołębiu. Nad oczami ma jasne pióra, a za oczami czarne. Posiada różowy, krótki dziób. Na piersi ma kępkę piórek. Nie występuje u jego już wyższych ewolucji. Jego nogi są tego samego koloru co dziób i mają po trzy palce. Po dwa z przodu oraz jeden z tyłu. Ogon Pidgeya dzieli się na trzy części. Ciało tego Pokémona jest brązowe, z wyjątkiem jasnych piór nad oczami oraz brzuchem. Twarzą końcawkami skrzydeł zdrowego obężowego. Jeżeli chodzi o różnice płciowe, to są mniej więcej zrównoważone i rodzi się mniej więcej tyle samo mężczyzn, co kobiet. Jeżeli chodzi o ich przeciętne rozmiary, wynosi około 30 cm na dorosłego, zdrowego osobnika oraz wadze maksymalnie gdzieś do 2 kg. Oczywiście są wyjątki. Koniec opisu. Obserwuj tą chatę, jak ta chata wygląda? Jak stare, zapuszczone coś, które poniekąd podchodzi pod czyjąś własność, ale jak widać, własność pod względem nie zbliżać się tam zakaz wstępu, bo po prostu było zagrożenie, nie wiem, zawaleniem się w budynku, bądź po prostu jakieś tam zagrożenie. Po prostu przypomina ruderę. To jest idealna chwila, by... Pan Pi! Patrzy na ciebie mały słoniczek z uśmiechem. Widzisz Pidgeye? Widzisz ptaki? Fanpi! Jako już najpewniej postanowi się uciec, my je nastraszymy. Przećwiczymy rollout. Fanpi? Ona chwilę się na tak lepo, że tak... popatrzała na te Pidgeye, które latają. Popatrzała tak na siebie. Popatrzała tak na ciebie. Fanpi. Okej. Okay. Pidgeye, które wylądują, straszymy rolloutem. Jedziemy prosto rolloutem, jedziesz prosto w Pidgeya i jak dobrze pójdzie, nawet go trafimy. Mhm. Fanpi. Dawaj. To nie ma to widzisz, że właśnie jest taka metalowa bramka, rozumiem, że ją otwierasz. Tak? Ja myślałem, że to jest taka przy drodze zwykła chata, nie? To jest przy drodze, ale ona jest po prostu, wiesz, ma po prostu płotek metalowy, jest po prostu taka rudera przy drodze, opuszczona. I po prostu dróżka tam prowadziła, a i tak było to po prostu dowidać, nie? Wiesz, o bramie mogłeś powiedzieć wcześniej, otwieram tą bramę i... Ale brama jest zamknięta, a cię otwarta, jeśli chodzi o tego, nie? No tak, nie, wiesz, to jest z opisu ważne, bo to wtedy wychodzi, że to jest... No, a pamiętasz co było? Pytaj! Powiedziałeś o tym, dobra. Okej. Okay. No tak, wchodzę do tej. No wiesz, że tak Martyna tak ciąpię za rękę. Może nie powinniśmy? Tak po chwili tak się patrzy. Puściła cię oczywiście po chwili od razu. Oj, przepraszam. Po prostu... Nie wiem, czy to mądry pomysł wchodzić... na czyjś teren prywatny, choć... z drugiej strony... coś mi się tu nie podoba, po prostu. Mam złe przeczucie. Może się mylę. Rozglądam się z jakąś tabliczką. Jest tylko dziura w płocie oraz brama. Dziura w płocie po prostu zrobiona od przewolnego pod względem starości. Wyciągam moją fajkę i po dokładnym zbadaniu tego miejsca mogę podziwić ci tylko jedno. Fanpi, rollout, Pidgeye. Fanpi. W ogóle
Powiem ci, że nawet żaden pitgen nie wylądował, po prostu latają nad tamtym. Może po prostu mają tam gniazdo. W skrócie nawet nie miała po czym używać rolata i po prostu go nie użyła, bo żaden pitgen nie wylądował. Idę do środka. Idę tam się, przeglądam przez okna. Ciemno jak w dupie. Może nawet ciemniej. Okna, bo ponieważ okna zabite deskami, widziałeś przez co jedyne jakieś szpary. Lampent. O, wiesz, tak się pojawia za tobą. Lampent. On cały czas tu był. Lampent? Lampent. Domyśliłem się, gdzie jesteś. Lampent. Lampent? To za chwilę przystał, za tak zastyg w tańcu. Mogę cię prosić, byś sprawdził, co jest, jak jest w środku? Lampent. Widzisz, tak wlatuje do środka. Wlatuje i zaczyna sobie tańczyć. Lampent. Ale za to przejechało się dla miejsca, nie? No, jak wejdzie z powrotem, to tak. No, i jest Pokemonem Lampionem, więc tak oświetla. Jak najbardziej. I to światło naturalne w miarę, więc na pewno... Ewentualne jakieś rzeczy, które nie lubią, na przykład latarek, coś tam. On jest w środku, tak? No, ale właśnie mówię, bo ja miałem sprawdzić, co tam jest, wyleciał i zaczął się tańczyć przed tobą. Dobra. Lampent. Lampent? Zmieniam treść mojego zadania. Czy mógłbyś oświetlić mi pokoje w środku? Tak chwilę rozkminia. Oświetlić. Tak pokazuje, czy rozświetlić? Czy rozświetlić mocno? I tak wiesz, przygotuję jakby małą kulę ognia. Póki co, tylko żeby było... Tylko żebym ja coś widział, tak? Lampent. Potem wiesz, że po prostu tak trochę się nadył. Po prostu ogień w jego bani trochę się zapalił bardziej. Lampę. Widzisz, że wleci do środka, ale tam oświetla ci mniej więcej przestrzeń. Jakbyś tam chciał wejść, to będzie mniej więcej jasno. A co widzę przez okno? Widzisz salon. Masz by jeden z salonów, bo ten dom nie jest taki mały. Dobra. Zatem jeśli tylko zobaczę, czy skorupi ma to, co potrzebuje. A? Dobra. Krabi. Krabi! O! O! Krabi! Czy mógłbyś użyć metal klowa na drzwiach? Odsyłam się trochę. Krabi. Wiesz, na podchodzi. Krabi! Wziął, pierdyknął, deski rozwalił razem z drzwiami. Po chwili po prostu tamte upadły. Krabi? Uklejnął się jakby z kulturalnym przytupem, tak lekko żartobliwie. Dziękuję. Krabi. Ja chodzę tak, tak oczywiście się rozglądając. To widzisz taki dość długi przedpokój, który prowadzi do jakiegoś jakby większego właśnie salonu, saloniku, który po prostu rodzili. Przy samym wejściu masz cztery pary drzwi, dwie na prawo, dwie na lewo. Potem taki dość już stary, poszarpany, trochę czerwony dywan. Stare świeczniki jakby przywieszane przed tych... przepraszam, ścianach. No i lampeta, który ci to wszystko oświetla, dlatego to mniej więcej widzisz z większymi szczegółami. Widzisz, że podłoga nie jest najlepszej jakości, ale powinna być w porządku. Na pewno skrzypi, więc po spodem prawdopodobnie jest jakaś piwnica lub jakieś inne, powiedzmy, pomieszczenie. Jako, że Abra nigdy się nie chowa do Pokebola. Nie, bo nawet nie jest w Pokebolu. Tak właśnie. Samo jak Melody. Abro? O co chodzi? To się nie odzywa. Odzywa się, umie psychicznie rozmawiać z ludźmi, na którym nawiązał więź. Takie są psychiczne Pokemony. Nie będzie. Mój Wulpix jest prawie psychiczny. Co? Mój Wulpix jest prawie psychiczny. Ninetales, on jest psychiczny w innym stopniu. Wcale nie ma dużo skilli psychicznych. Stworzę. W przygodach to wszystkie są psychiczne. No. Ale nie każda ma możliwość telepatii. Tylko czysto psychiczne. Lub psychiczne z głównym typem psychicznym. Nauczy się. Dobra. Tak, o co chodzi? Masz siostkę? Już dotarliśmy na miejsce? A chcesz to zostać? To się patrzy, rozgląda.
To nie jest miasto. Nie, tutaj nie ma. Tutaj nie ma ciasteczek. Chciałem się zapytać, czy według ciebie jesteś coś, czego można by się bać? Poza tobą? Jakieś realne zagrożenie? Ten dom nie wygląda za bezpieczny. Ja wyczuję zagrożenie, jak będzie miało nadejść. Ale nie podoba mi się to miejsce. Dobra, to mnie nie przekonało. Możemy iść dalej. Martyna. Ale co cię nie przekonało? Otwieram pierwsze drzwi. No ona się pyta. Ej, czekaj. Mam wrażenie, że popadasz w paranoję. Zresztą rozmawiasz sam ze sobą. Damy przodem? Najpierw mi jedno wyjaśni. Czemu gadajesz sam ze sobą? Zaczynam się ciebie bać. Kiedy bym ci to wyjaśnił, twoje życie stanęłoby do góry nogami. Wiesz, psychicznie mówię, kontaktuję się z telepatią, czy tego nie słychać, nie? Teraz widzisz jako MG? Jako MG. A ja to widziałem jako postać. Wiem. Nie wiem, że powiedziałeś jako postać. Ja jestem świadom tego, co powiedziałeś, tak? A, okej. Okay. Tak. No dobrze. Widzisz, tak bierze, podchodzi do drzwi, tak. Zdenerwowana, pociąga za okrągłą właśnie taką krameczkę, przekręca ją. Cyk, cyk. Chyba zamknięte. Próbuję przyjąć. No, blokuje się. Kto by pomyślał? Chodźmy te pierwsze drzwi. Lampęcie, mój drogi. Lampę. Mówię, zobaczyć, czy te drzwi blokuje coś innego niż sam zamek? Już tam przychodzi na drugą stronę. Lampę. To tak czy nie? Skradnij. Pomachaj mi. Wiesz, tak zaczął sobie tańczyć, czyli prawdopodobnie ma wyjebane, czyli nic się nie dzieje. To biorę je z kopa. Wiesz, kopnąłeś pierwszy raz, drugi raz. W końcu odpuściły, no wyważyłeś się. Jednak to jest stary dom, więc... Widzisz taki całkowicie zadeskowany, właśnie zabarykadowany pokój, sobie jak większość? Zatem wybijam te drzwi i wchodzę z tekstem komornik. Aha. Dostrzegłeś stary pokój. Prawdopodobnie należał do jakiejś małej dziewczynki, bo widzisz te stare zniszczone łóżka, jakieś lalki. Widzisz także jakby trochę opalony sufit, jakby był tu jakiś pożar. Dobra, już mogę wyjść, możemy wyjść, idziemy. Okej. Okay. Tak ona tak bardzo patrzy się. I dobrze, nie chciałabym tu zostawać. No nie ma problemu, wyszłeś na zewnątrz. Patrzą te PJ-e. No wiesz, że które sobie polatują po prostu na dach tego budynku i widzę, że tam rzeczywiście mają gniazdo. Z bliska już widać. Wygonisz to od drzew, jakby nie patrzeć. Czy ktoś napisał? A, to ten, to nie my. No, nie my. Więc, kontynuując. PJ. Jak to się zaśmieje? No, PJ. PJ, no. Pokemony normalne latające. PJ! Mój to zabrać na głos? Tak. Zaczynam się serio ciebie bać, tak już tak bardzo tak lekko się tak podśmiechuje. A masz pomysł, jak zdjąć PJ na ziemię? Mam Pikachu! No sorry, mam Pichu. To jest Pichu. Poprawiłem się, przepraszam, mam Pichu. Proszę, nie zatrzymuję. Im więcej tylko... PJ, tym lepiej. Ale czemu chcesz się na dół? Ja akurat nie jestem pewna, czy chciałabym takiego złapać. Choć może. Ale czemu mam je atakować? Takie trochę niekulturalne. Siedzą sobie w swoich gniazdkach. Malutkie.
Więc pewnie musiały tu się gdzieś wykluć, albo po prostu... Zresztą u mnie blidować się mogą też pre-ewolucje, więc to nie problem. Bo nie od tego dorosłość chodzi. Więc... Nie wiem, czemu miałbym to robić. Nie dogadamy się, to już lepiej chodźmy. No. Idziemy dalej. No okej. Okay. Czyli wychodzisz z tamtych terenów? Tak. No to nie ma problemu, wróciłeś na drogę. Muzyka nawet w dobrym momencie się skończyła. To co teraz? Dobrze więc. Więc kolejny game roll. Będę musiał zupdate'ować mapę. Bo kurde, te A1 trochę krzywo postawi... Nie, to było B, dobrze mówię. No, to B by było. Ok, dalej. Dobra. Albo później po prostu dodam kolejne punkty. Ile tam miałeś rzutku? Mhm. Cóż, idąc z drogą napotkałeś na dość niemiłą sytuację. Gdyż widzisz, że po prostu ktoś podpierdzielił. Ale widać po prostu jakby kawał wyrwanej drogi, tak, ze 100 metrów betonu, tego po prostu... Jakby po prostu znowu wziąć, wiesz, oderwane jakieś młode pneumatyczne coś i po prostu zabrane stąd. To gołą drogę, po prostu trochę nie wygodzić, na pewno idzie. To bardziej, że potem był po prostu piach, nie? I to przygotowane, że po prostu droga dłużej trwała i lepiej działała. Zatem przejdę po prostu częścią drogi. Znaczy tą bez drogi, bezdrożem leśnym. No to nie ma problemu, tam przeszłość bokiem. Jak jestem gdzieś tutaj, bo jestem mniej więcej tu, nie? Aktualnie, nawet już bym powiedział, że kawałek dalej, no ale mniej więcej tak. No to tak przejdę, nie? No przecież nie ma problemu. Żebyś tam wziąłeś to, obeszłeś, naprawdę nie było większych z tym problemów. Więc grzecznie sobie przewędrowałeś w tamtą stronę. Co tak kichasz? Będzie coraz gorzej te rzuty, nie? A skąd wiesz? Widzisz swoje rzuty? Tak! A to tylko ja i ty widzimy, tak? Tak, tylko słuchaj, rzucę i ty. I fajnie byłoby też... Dobra, wiem o co chodzi. No to widzisz, jakby to powiedzieć. Czyli widzisz. Słyszysz takie dość głośne ryki. I to z kilku stron. What the fuck, co to jest? Coś jakby po prostu wilki. Nie wiem, nie mam pojęcia, co mam zrobić. No, słyszę, że się zbliżają. Martyna, wiesz, tak się patrzy, wiesz, że tak zeszła z Taurosa. Wiesz, tak przygotowany był do obrony. Nie podoba mi się to, powinniśmy szybciej ruszać, choć nie wiem, czy zdążymy. Co? To nie brzmiało przyjaźnie. Co? Właśnie o to chodzi. Właśnie, nie zdążymy. Masz lepszy plan? Możemy się bronić. Możemy się je wystraszyć. Możemy wejść na drzewo. Mhm. I możemy. To dobrze, że wchodzisz na drzewo, tak? Tak, ja wchodzę na drzewo. Widzę, ona tam za tobą. No i widzisz, że rzeczywiście po chwili to po prostu widzisz, że podbiegają po prostu na tą drogę jakieś stado wilków. A takich zwykłych wilków? Wilków. No, zwykłe wilki. Pokédex to wilki? Wilk. Pokédex nie znalazł. To nie Pokémon, po prostu wilk. Wiem. Ale nie mogę z tego dopisać. Nie możesz! To jest zwykłe zwierzę, nie Pokémon. Znaczy, tuzin zwykłych zwierząt. Które po prostu wyczuły coś do zjedzenia. Widzisz, że tamta też właśnie, że Taurosa tam wycofała. Pichu tam na niej siedzi. No to chyba jesteśmy uziemieni trochę. Ale ty tak siedzieć nie będę. No... Ja nie będę ryzykowała, żeby to rozumieć, co się stało. Byłby zbyt łakomy kostkę dla takich wilczków i zbyt łatwym. Melody? Ona tak sobie tam slata nad góry, sobie tak po prostu tańczy. Melody? Wiesz, widzi, co się dzieje, ale po prostu lubi tańczyć. Próbuj poprawić po prostu atmosferę, żeby się nie bali.
Abra, widzisz, tam dalej się siedzi na plecach. Tak się obudził. Nie teleportuje nas wszystkich. Nikt od ciebie tego nie wymaga. Wiem, ale jeszcze przyjemnie odmię ciastka. Ej, to ja idę spać dalej. Widzisz, Abra znowu zasnął. Meloeta? Melodia, mówiłeś tam, bo do niej chciałeś. Może być melodia, jest, żeby nas lepiej ten. Przyjemnie się brzmi, no po prostu krzykną melodię. Tak uratuje, siada obok, po prostu na, tak ci po prostu na kolanie. Melodia. O, Trix coś pisze. Na gdzie na czym? Na rolu? Na rolu. Jeżeli chodzi o kolej, to tam się Trix nie ma, więc raz dwóch, więc po prostu mogę podzielić na lekko dłuższą okresy czasu i po prostu robić wam dłuższe. Many. Ale u mnie są zwierzęta, Trix. U mnie są normalne zwierzęta, mówiłem. O Jesus. Widzę, że co Pokémony wpierdzielają? Nie tylko jedzą 4 taty, tak? Z całym szacunkiem dla tego kochanego i wszechpotężnego, legendarnego Pokémona. Serio, to są po prostu wilki. Tak, to są zwykłe wilki. Tak, ale wilki należy są słabe, nie? Tak? Patrzę, słucha, o co chodzi? Melodii? Psychiczna też. No. Czy mogłabyś zaśpiewać? Rozumiem, wiesz, że ona już tam pokiwała, wie o co ci chodzi? Wiesz, że zaczęła tak po prostu śpiewać tak bardzo piękną właśnie pieśń. Zakrywam uszy. No tak to ci się da. Czym zakrywasz? Ja? No. Materiałem. No to tak będę szczęściowo słyszał. Ale nie aż tak. Wiesz, po prostu zaczęła śpiewać bardzo piękną pieśń. Wiesz, tak wilki po prostu po chwili tak usiadły i zaczęły po prostu, wiesz, ułożyły się żony, zaczęły po prostu wsłuchiwać. Zaczęły tak się kołysać i tak wyjść do rytmu. Wiesz, tak po chwili tak się uspokoiły. Po prostu, wiesz, tak z uśmiechem, wiesz, po prostu jakby zamerdały i po prostu sobie pobiegły w las. Melodia jest przydatna, co? Tak, że nie uśpi, ale dobra. Nie, powiedziałeś, że ma zaśpiewać. Ty uśpienie sam sobie dodałeś. Powiedziałeś, że ona... Sankę, ale dobra. A powiedziałeś, że ona nie wykonuje twoich rozkazów, nie? Wydaje się, czy mogę wysłuchać kołysankę, tak? Powiedziała, że jak mówiłeś, powiedziała, wie o co ci chodzi, a wiesz, po prostu kiwnęła głową, że coś z tym zrobi, nie? Chodzę z tego drzewa, żeby nie było. No to nie ma problemu, zeszliście. Abra znowu się budzi, jesteś na miejscu, głodny jestem. Ej. A, dopiero coś z drzewa. Idę spać dalej. Myśla znowu wyjęła Taurosa. Tauros! Tauros? Tak, i spokojnie, wilczki pobiegły. Taurus! I tam siada znowu na niego. No to zostało nam już kawałek drogi i będziemy w Flytown. Skytown, sorry. Jak ja gadam. Skytown? Kto mówi Skytown? Skytown? Co? Czy ja coś mówiłem o Skytown? Mówię, że idzie w stronę Skytown. Mówię, że masz się kawałek od Skytown. Że zaraz byście byli. Zaraz będziecie ewentualnie. Ale nie widzisz, że jest znacznik? Szczerze nie. A nie, bo ja nie patrzę na rola, sorry, zapomniałem. A widzę, w górę. O to tam odbiłeś i poszedłeś w górę. Tam gdzie nie napisałeś. Nazwy. No już uzupełniam, spokojnie. To będzie 30 już która? Trójka pewnie. Czwórka. O trochę większym akurat czcionkom. Ile to już było? Powiedzmy... A chuj, jedne sobie darmowo. I sobie jest. I chuj, jebać. Tam jest darmowo. Z nazwy. Czemu miałbym nie używać polskich nazw, nie? No to widzisz, że zbliżasz się do miasta Darłowa. Idę do twojej dziewczyny. Bon? Nie wiedzie mieszka. Nie wiesz, że Darłowie, ale nie wiesz, że... Ale mam dwa psychiczne Pokémony. Ale nie wiesz, kto to! Choć kurde, to artystka, Meloeta może ją znać. Nie, stop! To nie Polska! Ale jestem w Darłowie!
Bon! Kontynuuj, kontynuuj. Znaczy, no to tam dotarłeś, to może właśnie teraz przejdźmy do Trixa na razie? Tak. Tak minęło się tak jakby co tam na tej podróży, tak no 4 godziny, bo jeszcze ten dom i tak dalej. Ja tam chodzenie, sprawdzanie, trochę czekałem z tymi wilkami. Trixu? Jest. Jorn Thorn. To tak jak już planowałem. No pamiętam, wyruszasz do azylu Pokémon? Tak. Specjalnie to... po to, żeby te wszystkie po tym treningu odpoczęły, tam połaziły, poskubały co chcą. Mhm. No to będzie... Akurat znasz drogę i przesmyki to tylko dwa rzuty gamowe. Na pierwszy. Znaczy tak możesz rzucić właściwie, rzut to możesz rzucać normalnie na tę podróż, tak naprawdę, były takie, widzicie, więc... Zwalić. Nie wrzucę, znaczy będą tylko po prostu... O, dobra. O! To może być dość ciekawym. Czekam, aż nadrobisz? I tak mam tylko dwa bale. Co masz? Tylko dwa? Te... Nestbale. Nestbale. Pamiętasz, masz dwa nestbalki. Ty jesteś w bagger. I idziesz do... Kurde, nie pokazuję... A nie, tu... A do azylu tu w prawo, a nie w lewo, jak ja patrzę. Jesteś ślepy? Czy nie widzisz, że widziałem? Ty jesteś w bagger. No, ty byłeś w azylu, pamiętam. Okej? Okay? No to akurat, sorry, do azylu to z tej strony, bo patrzyłem z złej strony, to z trzy ruchy, ale dobra. Tak się jak... Idąc sobie właśnie w tą stronę azylu, tak się jak routem, bo mi wszystko jest bliżej, zgaduję. Czy wolałeś lasem? O tobie nie powiedziałeś? Lasem. Dobrze, więc to trochę zmienia postać rzeczy. Idąc lasem napotkałeś na... Jakby to powiedzieć, taki... Można powiedzieć posąg przyrody. Widzisz bardzo, naprawdę ogromną wierzbę z wydrążoną częściowo środkiem, w którym po prostu mieszka, jest po prostu gniazdem Pokémonów pewnych. Aktualnie ich akurat nie ma na miejscu, no ale zawsze możesz sprawdzić Pokédexa, co za pomnik przyrody. One zawsze mają znaczenia. No to prawda. No to czekaj chwilkę, tu jeszcze muszę tylko zobaczyć jakie są pokie nawiasy, które bym mógł dać, bo to miałem gotowe, ale tylko nie wrzuciłem się jakiego Pokemona. To będzie szybciej jak przejdę, przejdę. Już ci mówię co to jest. Okej, okay. To tak jak mogę dać tylko to jednak, czyli robaczę na pewno. To już sam sobie porzucam. Aha, a ci możesz, dobra, już teraz zrobię GM rzutka. GM roll. Okej. Okay. Już wiem, który. Otwórzcie mi się. 30. Widzisz takiego dość śmiesznego dość Pokemonka. Znaczy Pokemonka. Wiesz, to jest dość śmiesznych Pokemonów. To jest ogólnie Pokemonów z gatunku Ninkada. No. Ja myślę, że na razie mam dość już połapanych. A czy tam ich nie ma, tylko może widzisz po prostu taki pasą przodu, gdzie mają tam gniazdo. Pewnie byś na polowanie czy coś. O! To może kiedyś się przyda ta informacja. Patrzę, co tam To jest jak, co jak chcesz wiedzieć, to jest literka dokładnie... Czekaj, pisałem to literkę? Tak, to jest literka I. Jeszcze mogę tam podpisać, że to jest w posągu przyrody, bo odkryłeś. Gniazdo... Ninjasków, dobrze piszę? Gniazdo Ninjask, tak, Ninjask. Ninjasy... Poszerzyć, zmniejszyć do piąteczki. Oj, cofnij. Okej. Okay. Oś trochę przechodzą w jaskinia kamiennych poke. Właśnie to zrobię tako. Gniazdo Ninjask. Mhm. Okej. Okay. U siebie na mapie nałożyłem już jak co. No to dobra, no fajnie, że znalazłem, ale przemieszczam się dalej do tego. A, znaczy patrzę coś w środku tego drzewa. W środku gniazda widzisz jajko. Nawet nie jedno, bo kilka jajek. A jajka, jak wiesz, Pokémony rzadko składają, zwłaszcza tym bardziej robacze.
Gdzie to ja? Jest innego koloru? Jedno tak. Zapisuję sobie tą notkę, że tu jest innego koloru i zostawiam spokoju. Okej. Okay. Nie ma Pokemonu, jeszcze tylko to zaprzę do GM notek. Dla mnie też ważne. Gdzie miałem listę Pokemonów? Miałem? List. Pokemon. Dobra, wejdę w ale po prostu się. Może tak czy siak kontynuuję, zrozumiem, że wyszedł dalej, tak? Tak. No to kolejny tam mój GM rzutkę standardowo. Ała, ała! Liz Bron, ranisz me uszy, nie tylko me. Dziękuję. I nie jest tyle chrupek, bo wiesz, gruby. Okej, ile miałeś? Okej. Wędrując dalej tym właśnie lasem, już nawet widziałeś tam kawałek ścieżki po prostu, która była tak po drodze, napotkałeś na takowy problem, gdyż widzisz, że jest tutaj po prostu prowadzona wycinka lasów. Bo jednak ci, co wycinają, to nie wyglądają na takich typowych drwali na pewno. Może i mają sprzęt, ale wiesz, widać, że, nie widać, żeby to było powiedzmy jakieś mega obozowisko, to jest sobie przyjeżdżali, po prostu zaczęli sobie wycinać drzewa, nie? Znaczy się, że tak widać, że całkiem niezbyt legalnie. No, tak. Wiesz co, puszczam Przejminę i pokazuję mu, co się dzieje. Wiesz, że taki wręcz czerwone takie buraki robi. W każdym razie wygląda to nielegalne przynajmniej. Taki wkurzony jest, nie? Że co oni robią z moim lasem? Mniej więcej tak można to zrozumieć. No i właśnie... Teraz staram się tam wyjść i znaleźć jakiegoś kierownika. No to tam, widzisz, że tam idąc właśnie zatrzymał cię jeden właśnie z robotników. Ej ty, tutaj nie można łazić. I stąd. Szukam kierownika tej działalności. Panie Maciaszek! Jakiś pan do ciebie. Już tam podchodzi do ciebie taki młody, taki z zacieszonym jakby ryjem. I słucham, o co chodzi? No co chodzi o pozwolenie na wyrąb? A oczywiście mamy. Kupiliśmy od pobliskiego miasta kawał tutaj za niezły szmal. Cóż, może i to się nie zgadzało niektórym pewnym osobnikom cywilizowanym w głosowaniu, ale prawnie możemy to wycinać. Co nam obchodzi ich gadanie? Protesty. Zanim skończą protesty, to już dawno tego część lasu nie będzie. Panie, a takie z tego dechy porobię, że młocią panie porządne krzesła i stoliki będą. A i nawet i Pokemon czasem stanie i siądzie. Ja myślę, że chyba nie powinniście być, zanim zostanie ustalone albo rozwiązany problem strajku. Zapłaciliśmy pozwolenie od samej władzy tamtego miasta mamy, więc reszta nas nie obchodzi. Czemu oni to wycinają? Takim typowym sprzętem ciężkim, czy siekiera motyka? Ciężkim, cholernie ciężkim, zatruwającym środowisko sprzętem. Nie wiem, spodu Shaimina się wkurzyła. Wyczuła po prostu zanieczyszczenia w powietrzu. I to dużo. Chyba, muszę teraz się zastanowić. Sekundkę. Ja mówię, że już porobię więcej wam rozkwin, nie? Czy ten sprzęt stoi w jednym miejscu, czy tak, wiesz? Co ty, na rozpi... Oni mają dużo sprzętu, to jest kilkadziesiąt ludzi, którzy po prostu robią masową wycinkę. I raczej nie wyglądają na takich, którzy zamierzaliby posadzić kolejne drzewa. Dobra, staram się odejść stamtąd kawałek i tak konkretnie pytam, co by zrobił Shaimin. Widzisz, że delikatnie by wszystkich ukatrupił. O ile normalnie jest łagodny stworzeniem, to na takie rzeczy on się nie zgadza. Sugeruję bez ofiar.
Smażenie wiecznie w oliwie liczy się jako śmierć? Bałki uszkodzeń ciała też nie chcę. No widzisz, że jest wkurzony, więc akurat nie, na pewno nie myśli teraz zbyt racjonalnie. Próbuję wykoncypować jakieś ciekawsze rozwiązanie razem z Mavi. Skoro ten jest, no jakby to powiedzieć, niesubiektywny. No, totalnie niesubiektywny. Wiesz, tam się pytasz tak, Sprawda, ja tu nie mieszkam, no ale też bym się wkurzał, gdyby ktoś niszczył mój dom, tak naprawdę, bo mimo wszystko, no, Szaj mi stąd pochodzi, taka prawda. Znaczy tak, jeszcze to nie mówię, tylko teraz mówię tak mniej więcej jak to z gestykulacji, bo wiesz, nie zawsze po prostu będę powtarzał my will. Bo jeszcze takie ważniejsze rzeczy, to po prostu staram się szumić konkretami. Ogólnie my will po prostu mogę ci jeszcze daje taki znak, że można by zrobić zawsze jakiś sabotaż, albo, nie wiem, coś przekazać to władzy, pokazać jak oni to robią. Może coś z kurami, ale wiesz, wielkich sukcesów tutaj nie widzi w tym działaniu. Chociażby nie bez, powiedzmy, ingerencji. Teoretycznie Pokémony nie powinny walczyć z ludźmi, ponieważ jest to zakazane, ale no, wiesz. Z którego do miasta mają to niby pozwolenie? Już ci mówię. Mają je z Jaracina. Ponieważ okoliczne, naprawdę sporo hektarów lasu należy właśnie do tamtejszych możnowładców. Dokładnie do do obu. Jak widać, jeden się zgodzi, drugi nie, ale jednemu to starczyło, nie? Więc tak to wygląda. Właśnie nie pamiętam już nazw tych rodzin, by się sobie wymyślić. Echało Forestów i jeszcze jakoś tam. No, nieważne. Myślę, że to wcale nie będzie dobry pomysł. Ale? Ale myślę, że poczekam, aż się ściemni. Po czym nastraszę ich ostro solar beamami po maszynach, a potem pójdę do tego miasta. No okej. Okay. Dobra, więcej ci nie mówię, bo nie pytałeś tak dalej, to okej? Okay? Okej, okay, rozumiem, co planujesz. No to ty przeczekujesz teraz tutaj do wieczoru, rozumiem, tak? Wiesz, staram się oczywiście zrobić wrażenie, że już dawno mnie tam nie ma. No, znikasz z pola widzenia i przeskadujesz się po prostu jedną stronę, to rozumiem. Czy na razie dalej do Lizbrona wracamy? Bo tam przeczekujesz? Więc Lizbronie? Słucham. To ja cię słucham. Ja tam doszedłem do Darłowa. Mhm. Miasto głównie takie turystyczne. Jeśli chodzi o to. Byłem w Darłowie, wiem. Bardzo ten, że tak powiem. No? No dobra. Mówisz, że Tauros tak już trochę zmęczony jednak, tak Tauros powrót. No Tauros może i się męczy, a zawsze to siły trochę poczkoli. A przy okazji jest milutki jak siedzi. Patrzy na słońce. No, jest tak 16-17, zresztą masz Pokédexa, więc jest tak już, no powoli zaczyna zachodzić. Na logikę to nie będę zawsze patrzył na Pokédexa. No tak, powoli, bo powoli, nie? Ale jednak. Czy to na pewno już jest po południe, nie? To mi jeszcze więcej tyle. Dobra. Pora zbudować siły, dzisiaj idziemy do... Dzisiaj czy dalej? Dzisiaj. Jeszcze dzisiaj. Myślałem, że już przeszłyśmy... Ja z Pichu i Tauros naprawdę spory kawał drogi. Dobra, jeśli chcesz, to może się nie zmuszam. Jeśli chcesz, możesz zostać na razie w Poké Center, a ja się przejdę tutaj na obrzeże tego miasta. Nie no, na obrzeże przejść się mogę. Tylko myślałam, że już też będę do kolejnego miasta, to ja już bym się zaczęła lekko martwić o to, że Tauros by się zmęczył. Czy no, może zróbmy tak, zjedzmy obiad i pomyślmy co dalej. Bo trochę go zgłodniałam. Zresztą Pokémon nasze chyba też. Widzisz, że tak Lampre sobie lata, on że nie je, ale... Wiesz, nudzi mu się. Patrzę jeszcze na słońce. Jak mówię, dobra, dziś po południe. Dzisiaj jako, że jest... Mało czasu, zostało tu pół godziny na jedzenie w Poké Center i ja ruszam. No okej, pójdę nam starczyć.
Tu już sobie muszę zrobić GM rola. I doszukać prezentację. Widzisz, że wjeżdżając do miasta, czy wjeżdżając po prostu, jeszcze już podchodząc po prostu już na granicę, po prostu dostałeś po prostu w łeb. Jesteś ogłuszony. Budzi się tak gdzieś jakimś późnym wieczorem. Masz zasłonięte oczy, czujesz jakiś stęchliznę, jakby jakieś piwnice. Długo jeszcze? No, nie słyszysz żadnych odpowiedzi, nie? Robisz na razie bym po prostu sam w tym pokoju. Po chwili jedynie słyszysz taki głos, moja głowa. Martynę słyszysz jedynie obok. Halo, jest tu ktoś? Co się stało? Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Widzę, jak zaczyna trochę głośniej krzyczeć. Nikt nie odpowiada. No, słucham dalej. To siedzę cicho. Po prostu siedzisz. No próbuj się szamoczę się, nie? Ten, tymi łapami, żeby ten... No to udało ci tak naprawdę po chwili tylko odsłonić swoje oczy, po chwili szamotania takiego głową o ścianę. Miałeś po prostu zawiązane. Widzisz, że znajdujesz się po prostu w jakichś, nie tyle co lochach, ale jakichś jakby kanałach czy deseń. Chodzi o to, że jest dość porządny tutaj sprzęt, bo widzisz, że jest światło, tylko na pewno jest lampa, czy coś jest wyłączona. Widzisz porządne metalowe drzwi także. A więc derubo to taka dziura. Jeszcze raz co? A więc derubo to dziura. Nie. Ja dowiesz się graj. Pan wyczucie MG. Dobra, kontynuując. Jest to za dziura. Tak. Czekaj. Liz, jesteś tutaj? Tak. Gdzie my jesteśmy? Wiesz co się stało? Jedyne co czuję teraz to ból głowy i ślepotę. Gdzie my jesteśmy? Myślałem, że jechałeś do Darowa. Zatem, jak widzisz, moja droga, Darłowo to tak naprawdę jedna wielka dziura. Para, jakaś kilka krat. I związane... Krat! Jakie krat? Jedno porządne betonowe pomieszczenie z metalowymi drzwiami, tyle. No dobra. Widzisz, że tak po chwili po prostu tyle prosił o ciebie, Abra. Ty zawsze będziesz w kłopoty. Zjadłeś już? Tak, twoje ciastka. Nieważne. Wiesz, tak po prostu podchodzi. Się skupia po prostu na tych kajdanach, co masz z tyłu tam przywiązanych. Widzisz, po prostu puszczają. Widzisz, że przy sobie nie masz innych pokebali. Ani plecaka, ani nic. Masz tylko swoje ciuchy. Martę też tam uwolnił. Nawet na NTS odorwali? Tak. Nawet Lampenta? Lampent pewnie spierdolił. Albo gdzieś tam jest. Lampent! Wiesz, że się pojawia? Zaczyna dęsić. Tak, na chwilę patrzy. A no tak, to chyba coś poważnego. No! Lampent! Widzisz, że też ma taką lekko popękaną jakby szybkę, czyli też oberwał głowę. Jednak. Tylko jak widać, po prostu później zdążył spierdzielić gdzieś tutaj, jak się obudził. I lata po tych kanałach cię szukał. Jak widzę. Ktoś widzisz, to widzi. Widzisz, że jego światło jest dość słabe, nie? Jakby to lampenta. Ale się trzyma jakoś. To jest powiedzenie. No. Daj mi to kończyć. Słucham, tylko mówię. Jak widzę, ktoś sobie wybrał piękny dzień na śmierć. Lampę? No wiesz, tak wtedy, Abra. Rozumiem, że chyba ktoś cię wkurzył. Na szczęście wiem kto. Mniej więcej chociażby mam prawdopodobieństwo. Nie, nikt mnie nie wkurzył. To po prostu ktoś mi uderzył w głowę. Ktoś mi zabrał Pokémony. I zamknął cię w wreszcie woli. I ktoś wrzucił mnie tutaj. Nie, Abro. Ale z Martyną. Można się tak lekko pośmiechać, bo chyba pomaga.
Ja jestem zakurwiony, to jest... Zakurwiony, po prostu. Jeśli mogę ci podpowiedzieć, o ile w ogóle obchodzi cię moje słowa, Melo to też porwali. I mam podejrzenia, co tu się dzieje. Wiesz, tam Martina też tam się uwolnił, tak? Wstawajcie, chyba chcecie odzyskać swoje Pokémony. To są moi towarzysze. Co ty nie powiesz? Widzisz, tak po prostu wiesz, chwilę się skupię nad drzwiami. Kurde, nie idzie mi uważać, że te drzwi są zablokowane jakimś innym psychicznym Pokémonem. Nie mogę za bardzo rozmawiać, bo mnie wykryje. Jedyne, co mi się udało wyczytać, jak się teleportowałem przed ucieczką, że... Coś eksperyment, coś Pokémon. To nie chodzi o Meloetę. Tyle, co udało mi się dowiedzieć. Udało mi się potem naprawdę fartem cię wytropić. Widzisz tak lampę, tak widzisz, tak wiesz, tak na gotowości po prostu, żeby otworzyć te drzwi. W miarę po cichu. Spróbować chociażby. Albo znaleźć jakiś sposób. Czekaj. Tak widzisz, tak stoi, tak ile? Na baczność stoi jakby co. Co? Gdzie, na baczność stoi. Gdzie kto? Posłucham. A, myślałem, że tylko się nie mówisz. Nie. I w ogóle muzyka może zmienić, bo tak sobie nie pasuje. Tak się rozglądam po tym. Patrzę, jak to wygląda dokładnie. Jak wielkie betonowe pomieszczenie z metalowymi drzwiami i lampą u góry. Zgaszoną aktualnie. Dodatkowo w rogu, od tej strony, która akurat widzi, że tak się kamera obkrada się bardzo powoli, powoli obkrada się w waszą stronę. Widzisz, że po prostu kamera jakby monitorująca to pomieszczenie. Po prostu widać, że to jest kamera, tak. Bo jest po prostu czarne coś i jest światełko, nie? I się obkręca światełko. Zatem skoro wszystko pierdolbo... Wiecie co, nie ma co się tak oszczędzać. Czas on wyjść z pierdolnięciem. Abra, tak jak mówi, odradzałbym. Jest to więcej ludzi. Po pierwsze, to już tak już o nas wiedzą. Wiedzą, że tu jesteśmy, ale jednak... Jeśli obchodzi cię zdanie małego, głodnego Abry, zjadłbym siasteczka, to radziłbym to załatwić po cichu, chociażby póki nie odzyskamy twoich Pokémonów. Udało mi się na pewno namierzyć, gdzie się znajdują, prawdopodobnie. Dobra, a nie możemy po prostu się stąd przenieść? Mówiłem ci, że blokują większość, powiedzmy, moich mocy. Jakbym wziął coś bardziej, wykryliby mnie. Są tu inne psychopokemony. I to nie zrozumiale silne. Rozglądam się bardziej. No dalej, w tym pomieszczeniu akurat nie ma Pokémonów. Tak o to ci mówię, nie? Rozglądam się bardziej po tym pomieszczeniu. Nie, tylko ci mówię. No widzisz tylko te betonowe, widzisz tam jakiś stół. Krzesło, metalowe też, jakby wszystko. Tą lampę coś u góry i tylko tą kamerę, tyle. No i te jakby wbite łańcuchy w ten właśnie ten beton, w którym byliście przypięci. Patrzę się na tylko... Badam drzwi. Mhm. Metalowe. Drzwi otwierane tylko i wyłącznie od zewnątrz. Na co? No, stąd nie widzisz. Lampent? Tak dalej na baczność. Przybył chwilowo stary Liquid, nie przyzwyczaję się. Żeby skopać komuś parę dur. Musimy wpierw otworzyć drzwi. Czy mógłbyś sprawdzić? Czy jesteś w stanie otworzyć te drzwi od zewnątrz? Ewentualnie poszukaj klucza. Lampent. Już tak po prostu znika w drzwi. Właśnie przecież w ścianę. Już tak po 10 minutach widzę, że tak wraca i widzę, że trzyma właśnie taką jakby... Tyle co klucz, taką magnetyczną kartę. Widzisz, tak zaczyna tam część lampet. Jeszcze udało mu się, chyba. Patrzę, czy można tego od tej strony wsadzić. Od tej strony nie ma bata. Lampent? Lampent? Tą kartę też nie
Mhm. Karty można użyć na dwa sposoby. Lampent! Możesz ją przesunąć przez taką, wiesz, czytnik. Tak, próbuję cię słuchać, choć nie się nie rozumiem, ale potakuję. Lampent. Dobra. Przypominam, że... patrzę, gdzie są zawiasy i mniej więcej pokazuję, nie gdzie ma, powinno być. Nie widzisz zawiasów. Nie ma? Dobra. To mniej więcej... Lampent. Mniej więcej tu, w tym miejscu, albo w tym miejscu, będzie pudełko, do którego trzeba albo przyłożyć tą kartę, albo przesunąć jej kant. Popróbuj Lampent parę razy i zaczynasz. Wjeżdża, wychodzi, główkuje z 2 minuty, jak przełożyć, gdzie przełożyć. Widzisz, że w końcu te drzwi po prostu wchodzą jakby w ścianę, tak wjeżdżają. Nieszczęściowo. Lampent! Widzisz, że ci wręcza tą kartę. Robi się niewidzialny. Mam tą kartę. Dobra, pora skopać parę dup. Martyna widzi, że jak nigdy jest cholernie wkurzona. To naprawdę ostro. Rozglądasz po korytarzu. No, ten korytarz akurat jest pusty, ale widzisz, że prowadzi jakby w dwie strony, w prawo i w lewo. Widzisz, że kiedyś może tu były kanały, ale na pewno zostały przebudowane i to nie tylko tam. Ale czy się od lewej? Aktualnie, tylko to, że jest lewa lub prawa. Widzisz, no tak dobra. Abra mówi w prawo. Mówiłem, że wiemy więcej, gdzie są twoje pokony, chociaż w którym kierunku. Powiedzieliśmy to w tym samym czasie, więc wiesz. O jest, tak. Dobrze, niech będzie, w prawo. Dobra, więc czekaj, co tu się stało? Dobra, ślagi mam. No okej, to nie ma problemu, idziesz w prawo. Już a się w prawo, proszę, prosto tam w prawo. Chwilę tam wędrowaliście, widzę, że Xexas się obraził i usunął swoją postać. Albo skopiowo, nie jestem pewien. Ctrl X. Tak. Ciekawe, czy mogę to Ctrl zetnąć. Wątpię. Dobra. No to widzisz, tam widzisz, że po prostu jest właśnie tam skręt w lewo, skręt w prawo. Widzisz tam właśnie, Abra ci pokazuje w którym kierunku. W końcu dotarłeś do takiego jakby zakrętu. Widzisz, ze zakrętu po prostu widzisz takich kilku strażników. Tu takich czterech ludzi w czarnych uniformach, którzy są przed jakimiś drzwiami. Abra mówi, wyczuwam, za tymi drzwiami są twoje pokemony. Jak szybko poszło. No, wędrowaliście z 20 minut. Takie info. Przy okazji omijając inne straże. Dobra. Po prostu Abra się dobrze odprowadził, nie? Z tego nie miałem co mówić. Zatem mój wszechwiedzący Pokemonie. Lisi Pokemonie. Mhm. Czy uważasz, jeśli użyję brutalnej siły? To zbudzisz alarm, zaraz biegnie się wiele strażników i mamy pierdol. Po prostu... Byś odpowiedział od razu, nie? Tak. Ale nie dowodzę drugiej opcji. Co się nie da dogadać. Ora, kontroluj. Skoro masz pomysł, to czemu go od razu nie powiesz? O życiu lepszy zawsze masz. Czy ja powiedziałem, że ja mam lepszy pomysł? Ja tylko wiem, gdzie są twoje pokołony i wiem, że otwarta walka nie ma szans. Też to wiem, ale powiedz mi to, czego nie wiem. Cóż. Można by spróbować ich jakoś ogłuszyć. To tylko moja propozycja, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Patrz, czy są to gdzieś kamery? No, w tych korytarzach są. Ale widzę, że po prostu cię nie wykrywają, więc... Jak wiesz, tak, że tak... się jakby to powiedzieć... Można powiedzieć, że kamery tylko cię obserwują, ale nic się nie dzieje. Wiesz, Abra tak mówi... A! Porygon trochę pomaga. Jest na zewnątrz. Pomyślałem, jak uciekałem trochę. Weźmy teraz... Gdybyśmy nauczyli Porygona. No, zaraz, wy czegoś ode mnie oczekujecie? Nie no, no dobra, jeśli moim zdaniem zawsze możemy po prostu odwrócić ich uwagę lampentem i przywalić im w łby. No dobra. A jak dokładnie chcesz odwrócić ich uwagę lampentem i czym przywalić im w łby? Nie żeby coś, tak wiesz, Abra tak patrzy na Martynę. No może jest wysportowana, ale wątpię, żeby powaliła, no, rosłego chłopa.
Możemy się przejść dalej i poszukać czegoś lepszego, tak? To nie głupie, ale już nie mam pojęcia, gdzie może znajdować się jakaś zbrojownia bądź cokolwiek tego typu. Wystarczy nam odpowiedni, a... Przejdźmy się dalej. Czego dokładnie szukasz? Jeśli można wiedzieć. Jakiego typu przedmiotów lub pomieszczenia? Czemu się wyłącza dźwięk, muzyka? Zaskocz mnie mieszczeniem. Co roli sobie? Po prostu. Co roli sobie? Ha, ha, ha. Wrzuciło ci na salę wszystkich. Nie wiem. Zbranie. Nie, po prostu nie, skręcałeś sobie i po prostu widzisz tam Pokémon narysowane do ciebie tyłem aktualnie. Widzisz, że po prostu wpatruje się jak skała prawie, że w przeciwnym kierunku. Ma dość ciemne odcienie. Jakby powstrzymany. Cofam się. Ona. Tak ci na ucho. Co to kurwa jest? Nie znam tego Pokemona. A Pokédexu nie mam przy sobie. Niestety. Dobra, powiem ci tak. Plan z zwróceniem uwagi tamtych gości i przewaleniem im z pięści jest o wiele lepszy. I bardziej realny. Mamy Lampenta, mamy Porygona na zewnątrz, mamy Abrę, może coś wymyślimy. Porygon nie może się ruszyć, Abra nie mam pojęcia nawet, czy potrafi coś innego niż reportacja i rozmowa ze mną. Abra, tak na ciebie patrzy, na razie niestety nie, pracuję nad tym. Chociaż byś uderzył, pięć piorunów byś przynajmniej mógł przywołać. Ona się na ciebie patrzy. Cię patrzy, tak, na chwilę otworzył oczy, co? Zamknął. Popracujemy nad tym. Aha. Biorę go ten... Na barana. Mhm. Dobra. To co? To Lampent. Lampent. Mój Lampencie. Co byś powiedział? No, Lampent ma tego. Dobra. Lampent? Podkradnij się do nich. Sprawdź, żeby... Użyj tamta. Zwróć ich uwagę na siebie. Tak, Lampent. Żebym... Ja mógł podbiec. Kiedy będę w miarę blisko, użyj Shadow Balla na dwóch dalszych ode mnie. Lampent. Na komarta na ciebie patrzę, a co ja mam robić? Możesz powiedzieć ze mną i mi pomóc. Dobra. Wiesz, że tak jest tam kompiutowi. No widzisz tam Lampent sobie wchodzi w ścianę, nagle tam wskakuje i tak... Lampent! Go! Widzisz, tam po prostu za nim pobiegło dwóch. Się odwrócili, o co tam jest. Tam wybiegła się przed nich Martyna za tobą. Dawaj. Z łeb, tak? No Martynę już sobie rzucę. Kurwa. Złapali mnie. Nie, widzisz, tak się jedną odwrócił, jak chciał się w les, a widzisz, że po prostu Martyna widzisz, że podbiega, po prostu jednemu daje łokcia po prostu w skroń. Że co najmniej traci przytomność. Drugiego kopie w jaja, ale po prostu wiesz, od razu automatycznie jeszcze przykrywa mu usta, wiesz, po prostu pięścią. Dociska do ziemi i też w skroń wali. Wiesz, tamci dwóch, wiesz, odwraca się, co się dzieje. Tymczasem Lampet po prostu i Shadow Ballami. No i leżą co najmniej ogłuszeni i pewnie ranni. Ale żyją. Niestety. Tak, Abra, dobrze, że nie użyli Pokemonów. Tamto coś nie podoba mi się, a wyczułam podobną energię z tych Pokeboli. A liczby możemy wziąć, nie? Myślę, że to byłoby prawdopodobnie samobójstwo. Co, tak po prostu się odpalą jak najtotny? A ci same Pokebole wziąć możesz. Tylko prawdopodobnie... Cóż, trochę poczytałem w swojej podróży z tobą. U pewnego strażnika Pokémon. Słyszałem o takich czymś jak Dark Pokémony.
Z tego co wiem... Abra. Hmm? Ja się nie pytam, co to jest, bo jestem świadom wszystkiego. I... Serio? Tak, patrzę ci w myślach. Mogłem ci wcześniej zacząć czytać w myślach. Jestem świadom wszystkiego i tylko się pytam, czy uważasz, że ten Pokéball się otworzy, kiedy ja go dotknę? Uważam, że ma zabezpieczenia. Skoro znajduje się tam Dark Pokémon, pewnie jest dość cenny dla tych tutaj posiadaczy. Więc pewnie ma zabezpieczenia. A długo nie tylko było ręką? No to jeszcze może by przeszło. Najpierw się dostaniemy do Pokémonów, a potem... Choć to trochę bym się obawiał, jeżeli to nie ma przypadkiem jakiegoś zabezpieczenia na zasięg lub coś. Wiesz, jak obroża czy coś. Dobra. To tylko moje sugestie, nie wiem czy tak jest. Ja tylko walę wariantami. Będzie. Weźmiemy jednego z nich, całego. Pokebala czy człowieka? Człowieka, tego mniejszego. Dobra. To może... Otwieram drzwi. Znaczy widzisz, że się nie otwierają, ale widzisz, że na chwilę jakby kamera się na ciebie patrzy. Pokiwuje głową, widzisz, że po prostu drzwi się ochylają. Widzisz, że ze środka ktoś tam patrzał właśnie w kamery, tak nagle patrzy się w drzwi. Czego? Mówisz, że macie nie przesz... Kadać? Widzisz, tak patrzy na ciebie właśnie taki mężczyzna gdzieś po 40, właśnie w czarnym garniturze. Dzień dobry. Z kilkoma pokebalami waszymi rzeczami na stole. Tak. Dzień dobry. Windykacja. Przeszedłem udusić pańską własną tchawicą. Tak. Zabawne. Uwolniliście się, czyli musiałem coś przeoczyć. Co cię sprowadza tutaj, moje drogie dziecko? Nie masz dużo czasu na rozmowę, więc lepiej to wykorzystaj. Bo i zaraz umrzesz. Dwie rzeczy. Pierwsza, biorę moje Pokémony. Druga, biorę tego gościa z jego Pokébolem. Trzecia, wyciągam twoją tchawicę i duszę cię nią. Mam jedną lepszą propozycję. Wzywam Aram. A ja nie mam. Przybiegają ludzie, ja uwalniam swoje Pokémony. Oni was rozstrzelają. I na melecie będę przeprowadzał badania. Zresztą Abra też się przyda. Twoje Pokémony także do tego wykorzystamy, czemu by nie, skoro już się są. A ciebie i twoją koleżankę zabijemy. Co ja będę, żeby te drzwi się zamknęły? Widzisz, tak wiesz, taki noś po prostu głową do kamery, widzisz, że się zamknęły po prostu. Bo tak się patrzy. Ktoś jest z tobą, widzę z zewnątrz. A teraz muszę się zamknąć, gdyż jestem teraz w trakcie zabijania człowieka. Zacząłem do niego podchodzić. Widzisz, że on po prostu klika na jakiś guzik. Ty, czemu nie działa? Widzisz, że kilka razy nie działa. Lambert szedł ból. Widzisz, że Lambert się nie hamował. Widzisz, że naładował po prostu potężne dwa szalobole. Wziął, rzucił w niego jednym, drugim, potem znowu jeszcze dwie serie takie. Co by to powiedzieć? Potem poszedł, zażarł jego duszę. Co tu więcej mówić? Szukuję. Widzisz, że posiada jakiś klucz. I specyficzny taki magnetyczny, inny kartę. Potem posiada cztery pokebale. Także Abra wyczuła z nich właśnie dziwną energię, też lepiej, żeby się tego nie tykać. A poza tym widzisz swoje rzeczy na stoisku. Z pokebalami. Poza tym widzisz monitor i komputer. Dobra. Zatem pierwszą rzecz, którą zrobimy. Dodatkowo po chwili... Otwórz drzwi. Dobrze, widzisz, otwórz. Poza tym po chwili usłyszałeś jakby alarm, ale nie włączony chyba z twojego powodu. Bo widzisz, że Porygon jakby tak kiwa, że nie wie, co się dzieje. Musiał ktoś manualnie włączyć gdzieś. Słyszysz tam z daleka jakieś wybuchy, jakby rozpoczęła się gdzieś jakaś walka. Dobra. Wychodzę, mój ten. Zbieram moje Pokémony, tak? Są w Pokébolach? Oczywiście. Dopuszczam, wszystkie. Meloetę widzisz akurat w klatce. Nie takiej bezdźwiękowej, plastikowej. Bezdźwiękoszczelnej. Co widzę? Meloetę widzisz zamkniętą właśnie w takim jakby pojemniku plastikowym, bezdźwiękoszczelnym. Kiedy jest sporo, tak wiesz, takie laboratoryjne, takie okrągłe, jak to wygląda. No to trzeba zacząć jak to otworzyć. To wiesz, tam przykładasz pewnie magnetyczną kartę, bo to już wiesz, logiczne jest, taka prawda? Biorę kartę tego doktora. Czy doktora, to był po prostu... No faceta, dziwnego. No to bierzesz tą kartę. Nie ma problemu. Od dziś mój status społeczny urósł do miana... wyższego niż był. Aż daleko się pośmiechuje, choć mimo wszystko raczej w czarnym humorze.
Dobra, koniec tych żartów, bierz Beloletę i spadajmy stąd. Wulpix uniesie jednego z tych facetów. Ninetales? Tak, Ninetales. Na sobie... może średnio, ale macie Taurosa. To wezmę sobie dwóch facetów. No dobra. Albo to, wiesz, tam uwalnia Taurosa. Czwartego zamykam w tamtym pokoju. Wiesz tak, Tauros, dobrze, że jesteś. Jak się cieszę, widzisz, że tam Pichu też wyciąga. Dobra. Teraz cicho, musimy stąd się wydostać. Już tam właśnie tam zakładasz tam ciała. Ona się tak patrzy. Okej. Okay. Widzisz, że w komputerze, który byłeś, nagle zrobi się taki nie tyle co blue screen, tylko tak jakby po prostu czerwony ekran i widzisz, że jest usuwanie danych 10%. Nie mam pendrive'a, prawda? Nie mam pendrive'a. Nie. Masz tylko i wyłącznie Pokédexa teraz, a już się radzę nie podłączać do tego teraz. Da się go odłączyć? Kogo? Pokédexa? Nie, tylko komputer. Nie? On jest tak w metalowym pudle, że do tego się nie dostaniesz, nie? Dobra, patrzę pierwsze rzeczy lepsze, tak jak papiery czy coś, i sobie wezmę. To wziąłeś tam jakieś kilka tam akt, co tam były, jakieś tam, wiesz, papiery jakiekolwiek. Dobra, to moje. To pieniądze? Widzisz, że walka się do ciebie zbliża jakby, nie? Te odgłosy walki. Tak. Czy to pieniądze? Nie. Te też moje, tak. Moje, dobra. Jestem gotowy. Wiesz, ona też tam pozbierała, popakowała do plecaka ile mogła. Dobrze, lepiej wyruszają to na szybciej. Widzisz, tak po chwili jakby już chcecie wybiegać, widzisz, że przed wami pojawia się wysoki mężczyzna, właśnie taki jakby zielono-brązowy uniform, można powiedzieć. Tulika Pokémon, strać! Tak, nie słyszawszy, nie rozumiawszy co mówi. Boldor! Boldor! Rockstar, jeśli dobrze mówię. Dobrze powiedziałem? Tak. Już tak, chwilę, czekaj, tak, Abra. Czekaj chwilę. Ja do ciebie. Ty niego patrzy? On nie jest od nich. Przyszli tutaj, żeby przyjąć tą placówkę. Niestety nasze porwanie przyspieszyło ich plany. Już tak wyjeździł, już to, tak się do ciebie patrzy. Chyba nie ma potrzeby walki z nimi. Czuję się w niezręcznej sytuacji. W tym momencie mógłbym spokojnie... Panie, za mną jest spokój z zabitym człowiekiem. I tak właśnie polewam trzech ludzi. No, owszem, widzisz tak. Widzisz tak, chłopcze, spokojnie. Chyba widzę jednak, że nie jesteś od nich. Nawet już byś się dawno zaatakował. Ten pokój już niestety się nie otworzy. Najlepiej nie w najbliższym czasie. Znaczy wiesz, tam jesteś w środku nawet w tym pokoju, nie? Tamta Rusa to na zewnątrz pakowała i się ci blisko, nie? Tak siaka. Przecież go zamknąłem. No wiem, ale tak jak nie przejmuj się o tym. O to się nie martw, spokojnie. Chciałem zrobić z tego fajną scenkę, ale ty nie chcesz. Możesz spróbować, ale trudno będzie zamknąć też drzwi, jak jest alarm. No mów, co chciałeś zrobić, może ci wyjdzie. Niech ci będzie. No. Jestem w pokoju, człowiek nie żyje, to teraz muszę mieć w dupie to, że człowiek nie żyje, a nie mogę tego udawać, że nic się nie stało. No, na pewno nie udajesz. A ci Lampent ma wyjebane, bo ja tego duszę. To Lampent. Już tam patrzy? Co tu się na Boga stało? Wiem, że tam Martyna taka zrobiła się jakby bezuczuciowa, po prostu jakby zamknęła się chwilowo sobie. Pewien człowiek powiedział. Przybyła windykacja. Pragnąłem zabić. No cóż, udusić kogoś jego własną tchawicą. Jak się okazało, odmówił. Mogłeś go nie zabijać, przydałby się nam. Wziąłbyś w niego jakieś może informacje. Tak to niestety trochę pokrzyknieś na ten plany, ale rozumiem, samoobrona. Te sprawy. Jeden z żywych ludzi. Z pokebolami. Trzech jest swoich. On właśnie na ciebie patrzy. Ja tak chwilę się patrzał. Widzisz, że woła tam tych ludzi, zabierzcie tych ludzi, po prostu czterech. Chłopcze, chodź lepiej szybko ze mną, nie jest tu bezpiecznie. Widzisz, tam się zaczął cię wyprowadzać. Chyba, że masz jakieś wąty? Dobra, idę. Widzisz, tam cię wyprowadzili, właśnie widzisz, że wyszłeś po prostu dokładnie tam, gdzie masz A, nie, na A. Widzisz, że po prostu wyszłeś tam jakby z jakiegoś włazu dosłownie takiego w lesie. Nieźle zarośniętego, trzeba przyznać. Patrz, z wyglądu zarośniętego.
I mówisz, chłopcze, wiesz w ogóle, gdzie ty byłeś? W laboratorium szalonego naukowca. W laboratorium Targowicy. Głupszej nazwy nie mogli sobie nadać. No to prawda. Nie my ją wymyśliliśmy, więc przepraszam bardzo. Może to się nazywa od jakiegoś nazwiska, nie mam pojęcia. Nie powinno być ci przykro tam. Znaczy, nie no, powinno nam być wszystkim przykro dla nich. Znaczy, mam nadzieję, chłopcze, że dobrze się trzymasz, bo na pewno zabicie człowieka nie było chyba najlepszym, powiedzmy, możliwym zakończeniem dnia. Bo wyszłeś tak nad zewnątrz, widzisz, że jesteś po północy, prawie że. No, na słońca na pewno nie ma, chociażby z cholery się my już. Widzisz, że tak, Abra, nie miałeś wyboru, inaczej wypuściłby Dark Pokémony, dobrze o tym wiesz. Szczerze? Mhm. Tak, chociażby słyszysz głos w ogóle, nie? Od Abry. Szczerze, to chciałem to zrobić już ten, podczas pobytu w celi. Tamtych czterech chciałem zostać ich życia, bo no, zabijanie ludzi nie jest aż takim tym, ale... Cóż. Zabijanie dzióbków, to co innego. Cóż. Szczerze mówiąc, naprawdę pechowo przyjechałeś. Z tego, co wyłapaliśmy informacje o nich, to polowali na Melodę, która z tą podróżowała. Niestety nie udało nam się zabezpieczyć większej ilości kopii danych. Już jak tam uciekaliście, to widziałeś, że szybowy pożar jakby robi samo zapłon tamtych wszystkich pokoi. Jedyne co, to mamy tylko kilka plików papierów, nic więcej. Próbowaliśmy rozpracować ich od 2 lat, tą kryjówkę. Jak pech, to pech. Już taki wkurwiony. No niestety pech. No cóż. Cóż, na szczęście, chodźcie, was ocaliliśmy. Dam panu pewną radę. Słucham. Niech się pan tak nie rozpowiada o tajnych rzeczach do cywili. Wiem, że o tym wiesz. Twardowski mi o tobie mówił. Nie byłeś nie poznałem Twardowskiego. Poznałeś, byłeś w wykopaliskach razem z Rafałem Resztą. Pamiętasz? Nigdy z nim nie rozmawiałem. Nie rozmawiałeś, ale on cię widział po prostu. Zbiera informacje o terenach, którzy się dość wykazują. Są nietypowi. Czuję się, że moja prywatność została naruszona. On tak się pośmiechuje. No, jesteś w internecie, telewizji, wiadomościach, gazetach? Czytasz czy w ogóle czasami coś? A teraz jestem w CBS. Dziękuję bardzo, piękna zmiana. W czym? To się na ciebie słucha, tak o co chodzi? Centralne biuro się... Wie co znaczy, ale on się pyta. Czym takim? Nie znam tej organizacji. Chyba za dużo książek czytałeś. Dobrze, tak czy siak, widzisz, tam się odprowadzam jakby do najbliższego posterunku właśnie Ligi Pokémon. Odpocznijcie chwilę, zaraz przyniosę coś do picia, do jedzenia. W waszym pokoju na szczęście nic nie jest, już się sprawdziliśmy. Z tym skanerem. On tak musi się ten nie przyczepiać. Czy on myśli, że jemu coś zebrały? Nie. Oni was uratowali, dosłownie, bo nawet jeżeli byście tam zabili, to po prostu nie tak byście tam do niej uciekliście. No ja wiem, ale to była... mnie zostawić. Spokojnie, to była fabularna stawka, więc nie przejmuj się. Wiem, ale ja mówię, że mógł mnie zostawić, bo tak czuję się niezręcznie. No, a myślisz, że ty jakby zareagował normalnie, powiedzmy służby specjalne? Oddałby mi pod opiekę kogoś innego. On jest tutaj... właśnie, nie. Padło mi coś, ale nic ważnego, dobra. Już tak. Jeżeli chcesz jakieś wyjaśnień, śmiało, zasłużyłeś na nie. Więc pytaj śmiało, jeśli chcesz coś wiedzieć. Tylko wiedz, że obowiązuje cię prawna, polityczna, społeczna oraz polityczna. Powiedzmy, przysługa. Obowiązek zachowania milczenia tym wszystkim, co teraz tu się stało i to, co się dowiesz. W jaki sposób mogę uniknąć takich sytuacji? Niestety nie jest to możliwe. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Tym, kto cię porwał, to była... No, skoro się to nie interesuje. Cóż, to było tylko jedno z ich laboratoriów, które twardo na pewno mierzyliśmy. Musieli się porwać, no to było tak pechowe. I tak nie pod rękę nam. No ale cóż, stało się. Nie patrzę na to z żadnym lekiem, jeszcze będzie wiele okazji, żeby ich dorwać. Miejmy nadzieję. Cóż, wypocznijcie chwilę. Rano z wami jeszcze przeprowadzę wywiad, co nam się dokładnie działo.
Mogę iść do swojego pokoju. Znaczy, no, widzisz, że tam ci po prostu wydzielę tam jeden z pokoi, tam ci właśnie tym pomieszczeniu, budynku Lidze, Ligi, w tym mieście. Czy mój lampet jest ze mną? Wszystkie pokoje są z tobą. To super. Jeśli mógłbyś, prosiłbym cię, żeś dzisiaj jeszcze nie wychodzi z tego budynku. Jutro zrobimy się krótki wywiad i będziesz wolny. Zmęczony boli mnie głowa. Dziękuję panu. Jeśli czegoś chcesz, pytaj. Ja się teraz pójdę zdrzemnąć. No okej. Okay. Chodzę do pokoju i wcale nie śpię. A co robisz? Przeszukali mnie? Tak. Chuje. Zabrali mi coś? Tak. Nawet z moich majtek? Przeszukali cię całego. A to chuje. Ja sobie poczytać. Nie, spokojnie, jeżeli chodzi o papiery, to tak się pewnie pojedzą, chyba że było coś tam, czego na pewno nie chcieli ujawniać, to wtedy ci nie będą nie pojedzą. Tak naprawdę zdobyłeś więcej danych niż oni wszyscy, byłeś kurde jako jedyny w pokoju tamtego. Kuba pił się, że go przez miesiąc nie będzie, nie wiem o co chodzi. Dobra, kontynuując. Czy tam, no co robisz dokładnie, jak nie śpisz? Może Abra czytał. Tak Abra się na ciebie tak patrzy. Wygląda ci na kogoś, kto czyta w umyśle papieru. Ale oni czytali. Jak oni czytali, to ty mogłeś wiedzieć, co czytali. Owszem. No, oczywiście, mógłbyś się dowiedzieć, tylko oni tego się nie przeczytali. No tak, kiedy oni to przeczytają, to mógłbyś to przeczytać w ich głowach, a dzięki temu będziemy wiedzieć, jak uniknąć takiej sytuacji po raz kolejny. Niestety wątpię, czy to jest takie proste. To jest jeden z tutejszych, powiedzmy, poruczników kapitanów Ligi. Ale pewnie wywiozą te papiery do głównego centrum. Wiesz co? Takim pesymizmem naprawdę nic nie osiągniemy. Daj mi ciastka, zmieni nastrój. Widzisz, że mu burczy w brzuchu. Czabułeś jak dawali. Jadłem! Ale jestem głodny! Dziękuję. Dobra. Znalazłem u ciebie, dzisiaj się skończył ten dzień. Triksu, wieczór. Znaczy się, wieczór nie musi być końcem. No, zmierzcha. Lepiej? Zamiast tego planu, wymyśliłem bardziej mądry plan. No, słucham cię. No, znaczy, jak już jestem zmierzch, wyczekiwałeś do niego, więc. Wybieram się do azylu i tam zgarniam całą dużą grupę, która na dziko tam pójdzie i ich przegra. No to najpierw to uda się do azylu. Idę. No to wziąłem problem, bo aż daleko nie było, no to doszłeś, tak naprawdę bez rzutów. Widzisz, znowu przyszłeś tym małym jakby ciasnym pomiesz tym przejściem. Widzisz, znowu tam wiele dzikich Pokemonów, które po prostu tu przebywają, żyją w harmonii i spokoju. No i oczywiście... A ci nie ma żadnych mięsożernych, to wiadomo. Wiadomo, są wszystko żerne, jeżeli coś, lub roślinożerne. Widzisz, że tam Shaymin trochę uspokojony, bo jest tutaj, ale jedyny jest nadal wkurzony. Mówię, Shaymin, zgarnij paru typa i na dziko ich przegnacie. Oj, ja już ci zgarnę odpowiednich ludzi. Że tak boję, nie? Czyli nie ludzie, tylko Pokemony. Shaymin, wiesz, już tak zaciera łapki z wkurzenia. Wiesz, tak po jakichś 10, może nie godzinach, ale minutach, przyszedł z kilkoma Ursaringami, Taurosami. Ogólnie głównie Pokemony takie jebitne do niszczenia wszystkiego, nie? W skrócie wpierdol team, tak mówiąc najprościej. Ci panowie zgodzili się nam pomóc. I panie. Wiesz, że tak po chwili jeszcze wychodzi tam zza drzewa taki... Gdzie zza drzewa? Zza drzew, taki jeden wielki Snorlax. Snorlax! Tak dla ciebie pokazuję, że to chyba wszyscy. Fixu jest? Jest. Ja ci mówię, a ty cię kurde nie ma, nie słyszałeś. Wywaliło mnie. W skrócie, jest kilka Ursaringów, Taurusów, jeden Snorlax. Ogólnie wpierdol team. No to mówię, na rany nie zważać, tym zajmiemy się potem i idę prowadzę je na miejsce. Okej, okay. Wiesz, tam są. Wiesz, jak tylko dotarliście na miejsce i Shaymin i reszta po prostu się na nich rzuciła. I to raczej nie jest rzucenie się dzikich zwierząt, które chcą przegonić, tylko raczej zamordować. Wiesz, ja się odwracam tyłem za jakimś drzewem i
nie wypuszczam do swoich, tylko czekam, aż się skończy. No tak czy jak mówię ci, że na psychikę swoją tak to wpłynie, bo jeszcze sam się słyszy po prostu krzyki. To dość głośne. Mam watę? Co? Albo ser? Mam watę albo ser? No masz, ale tak to nie zagłuszy całkowicie. Możesz psychicznie to próbować blokować, ale wiesz, fakt z faktem. Tak mija z pół godziny. Już zero po prostu, wiesz, cisza. Widzisz tylko po prostu spalone, jeszcze trochę wypalone jakieś terenu, zniszczonego, zniszczone maszyny. Krew, dużo krwi. Widzisz, że podchodzi Szajmin, cały poplamiony. Widzisz, tak wdycha powietrze wręcz, tak spisałem przy tobie. Piękna aura. Widzisz, że obok tutaj przychodzą do jej Pokémon, też jest tak pokrwawione całkowicie. Oblane soczystą, powiedzmy, osoczem. A ty Azylu miał jakiś strumyczek? Co? No tam niedaleko był obok Azylu. Azylu nawet był, więc. No to idziemy tam i staram się. No powiedziesz, że na psychikę to się nieźle wpłynęło. Ponieważ tak naprawdę wysłałeś Pokémony, żeby. Znaczy, nie zamierzałeś, może, żeby tak się stało, ale jednak stało się, jak się stało. Wiesz, jak wyglądała naturalna reakcja tej postaci kierowanej przeze mnie? Wyszła z tego drzewa, spojrzała na to i by było... trudno. Mimo wszystko masz ludzką psychikę, a nie psychikę człowieka, którego się tyka. Jakbyś postać nie prowadzi, jesteś człowiekiem. Odgrywam siebie. No, mimo wszystko, nawet jeżeli odgrywasz siebie, to tu nie grasz całkowicie sobą, nie masz aż takiej odporności psychicznej. Wiem, o co chodzi, bo sam mam podobnie, powiedzmy, normalnie. Ale gdy... W dużym mieście w barze się naprawia. Znaczy w skrócie, to naprawdę, raz mówię, w sposób wpłynęło ci to cholerę na twoją psychikę. Cześć, krzyki, widzisz, że twój własny Pokémon naprawdę przysłużył się zresztą do tego. O ile tego nie zaplanował sam. Nie wiem, jak mam to odgrywać, skoro jestem z tego zadowolony. W takim wypadku to ci się zwróciło na tą psychiczną stronę, czyli właśnie na psychopatę. To stronę też może iść. Możliwe, że będę reagował w sposób bardziej otwarty na niszczenie naturalnego środowiska itp. Bardziej otwarty. Wiesz, wrócę tam, skąd wszyscy przyszli. Mhm. Staram się przynajmniej Szejmina doczyścić w tym strumyczku.